Hej, cześć, tu Mick Fighter. Witam was po krótkiej przerwie na kanale, która trwała aż 2 miesiące. What the hell was that? Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nie wrzucałem żadnego filmu przez ten okres, ale byłem zajęty prywatnym życiem. Nie chcę zbytnio poruszać tego tematu tutaj, bo ucieka nam czas odcinka. Tematem dzisiejszego odcinka są zaginione osoby z gazet po najgorszym zakończeniu w Nava Security Breach. Wiele ludzi uważa, że nie mamy jeszcze wystarczających dowodów i informacji, dzięki którym poznalibyśmy, kim są zaginieni lokalni mieszkańcy, ale ja się z tym nie zgodzę. Pora wziąć znowu tę gazetę ze śmietnika i jeszcze raz dokładniej się przyjrzeć, ponieważ dzięki informacjom, które mamy teraz, możemy wymyśleć kilka teorii na temat tego, dlaczego ludzie znikają. Więc usiądź spokojnie, weź jakąś przekąskę, a my ruszamy z tematem odcinka. Na początek należałoby się przyjrzeć temu, co wiemy o ewentualnie zaginionych osobach. Zacznijmy od najbardziej oczywistej poszlaki, czyli gazety. W nagłówku gazety widnieje tekst: lokalni mieszkańcy nadal znikają. Pojawiają się tu 3 kluczowe rzeczy, o których należy pamiętać. Po pierwsze, gazeta wyraźnie mówi mieszkańcy, niekoniecznie dzieci. Po drugie, jest tutaj łącznie 9 sylwetek, co oznacza jak dotąd wiele ofiar. I po trzecie, słowo nadal. Wyraźnie nam to sugeruje, że to się dzieje i dzieje. Zobaczmy teraz, jakie mamy inne poszlaki w samym Pizzaplexie odnośnie zaginionych osób. Czy wiemy o jakichś zaginionych dzieciach? Dzieci, a raczej samo zabijanie dzieci, to podstawa całej franczyzy. Mamy kilka wskazówek odnośnie tego, ale nic nie jest nam mówione bezpośrednio. Po pierwsze, mamy wiadomość z torby zatytułowanej Night Terrors, gdzie klient złożył skargę. Mój syn nigdy nie miał problemów ze snem. Ale po spędzeniu wieczoru w daycare nie chce już spać przy zgaszonym świetle. Po prostu płacze i płacze, a kiedy pozwalam mu zapalić światło, moczy łóżko. To nam mówi tylko, że Mundrop był przerażający i skorumpowany na długo przed tym, jak Gregory tam się dostał. Ale może nam to sugerować, że powodem, dla którego Mundrop jest taki creepy, jest to, że po prostu wykorzystywany jest do porywania dzieci. Po prostu kradnie on dzieci, kiedy powinny one spać, a to dziecko obudziło się wtedy, kiedy nie powinno i zobaczyło coś, czego nie powinno. Właściwie to mamy jeszcze jedną wskazówkę na temat uprowadzania dzieci. To jest zabawnie, bo poprzez Comedy Bota. Jeśli jednak nie mamy twardych dowodów i potwierdzenia na to, że dzieci faktycznie są uprowadzane, to w takim razie co mamy? Więcej mamy potwierdzenia o tym, że terapeuci znikają, a dokładniej ci, co przeprowadzają rozmowy z pacjentem 46. Na CD-13 słyszymy następującą kwestię. Apparently, I'm the fourth therapist you've had. And apparently, all three of your former therapists have gone missing. Or, two of them are missing. I don't want to scare you. But I have to tell you that one of them was found dead. That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It looked like it was mangled by machinery. That doesn't bother you either? Należy zauważyć, że ta terapeutka też prawdopodobnie zaginęła, ponieważ zanim płyty się kończą, słyszymy już 5. terapeutkę, więc albo odchodzi, zostaje zwolniona, lub też zostaje porwana, jak pozostała trójka. Więc mamy 3 zaginionych terapeutów, 4, jeśli 5. również zaginie, sądząc tak po ostatniej linijce CD-16. Why don't we come back to this another day? You're shaking your head as though that's not going to happen. Chociaż może to odnosić się do pacjenta 46, który po prostu opuści terapię na dobre. Jednak jest tutaj coś ważnego, co powinniśmy zauważyć. W ostatnim CD Vanessy, CD-12, terapeutka martwi się o nią, ponieważ Vanessa zostaje przeniesiona, zanim osiągną jakikolwiek progres. Ponadto terapeuta pyta się pacjenta 46, czy słyszał o Pizzaplexie i czy wie o masowym znikaniu ludzi z ich sąsiedztwa. Jednak nie są oni w sąsiedztwie. Te 2 linijki mogą sugerować, że ci terapeuci są daleko od Pizzaplexu, a jeśli tak, to nie byliby uznawani za lokalnych mieszkańców. Chociaż jest to spekulacja, przymknijmy na to oko. Kto w takim razie mógłby zaginąć? No cóż, kilku pracowników Pizzaplexu brakuje. Są 3 torby rozstawione w rzędzie w segmencie konstrukcyjnym obok Roxy Raceway. Zanim zejdziemy za głęboko, pamiętajcie o ścieżce do zakończenia, gdzie znajduje się Afton, Blob oraz pizzeria z FFPS-a. To wszystko znajduje się pod Roxy Raceway. Na początek torba zatytułowana Sinkhole. Update odnośnie konstrukcji. Każdego dnia pojawia się nowy problem.
Kiedy stawiamy nowy odcinek toru i gdy wysycha, zaczynamy widzieć pęknięcia. Obawiam się, że budujemy nad zapadliskiem. Zanim budowa została zatwierdzona, była przeprowadzona ewaluacja terenu, prawda? Ta notatka może była trochę niewinna i zwykła, ale dużo ciekawiej robi się w następnej notatce. Power Drain. Update odnośnie konstrukcji. Ciągle napotykamy przerwy w dostawie prądu, więc mam dość i zrobiłem małe dochodzenie. Wygląda na to, że coś pobiera ogromną ilość energii z miejsca pracy. Namierzyliśmy kabel wysokiego napięcia, który znika w fundamentach. Zdecydowanie coś jest pod nami. Wrócimy do fundamentu i dowiemy się, co to jest. Tutaj zaczyna się problem. Jeśli ekipa przewierci się przez ścianę i odkryje Burntrapa, Vani będzie musiała ich zabić lub przynajmniej ktoś to zrobi. Przynajmniej Blob ich nie dosięgnie tak jak zrobił to z Grzesiem. Potwierdzenie na to, że Resli na sam dół dostajemy w trzeciej torbie. Old Elevator. Update odnośnie konstrukcji. Dziś przebiliśmy się przez fundament i znaleźliśmy coś, co wygląda jak szyb windy. Ktoś musiał o tym wiedzieć, prawda? Tam na dole jest coś, co pochłania energię. Rano zabieram zespół na dół, aby to sprawdzić. Mamy tutaj potwierdzenie, że coś się wydarzyło. Istnieje jednak możliwość, że wiadomość jest z wieczoru, w którym pojawił się Gregory i zjadą tam dopiero rano. Albo w międzyczasie zdarzyło się coś innego. Ten zespół nie jest jednak jedynym, jeśli chodzi o zaginionych pracowników. Mamy wskazówki dotyczące wielu zaginionych pracowników. Jednym z zaginionych jest Joe. Pewnie zapytacie się, kim jest Joe? Cóż... Joe ma... Otrzymujemy o nim więcej informacji w torbie Job Security. Gdzie są wszyscy? Leo był jedynym, który miał kopię klucza do kontroli labiryntu, ale nie widziałem go od miesięcy. Może ten straszny bot wie, gdzie jest klucz? Leo miał go wyszkolić do pracy w labiryncie. Zamiast tego oszukał bota, żeby wykonywał ciężką pracę w Daycare Theater. Sprawdzę to po dzisiejszym zebraniu personelu. Trzy rzeczy są warte uwagi w tym tekście. Po pierwsze, Leo nie był widziany od miesięcy, więc albo został zwolniony, odszedł lub stało się coś gorszego. Po drugie, Pizza Plex jest otwarty od miesięcy, a może nawet i lat. I po trzecie, zebranie personelu. Są trzy wzmianki o zebraniu personelu w notatkach. To jest jedno, a następne jest w BBW Maintlog. Gra BB World dziwnie działała. Klienci skarżyli się, że z czasem pojawia się usterka. Poszedłem więc do teatru, żeby to naprawić, a teraz jej nie ma. Nigdy nie widziałem prośby o przeniesienie gry, więc powinna gdzieś tam być. Sprawdzę jeszcze raz po zebraniu firmy. Trzecia i ostatnia wzmianka o zebraniu, czy też spotkaniu, jak kto woli, znajduje się we wpisie All Staff Meeting. Przypomnienie dla wszystkich pracowników. Spotkanie wszystkich pracowników odbędzie się w czwartek wieczorem o 23:30. Obecność wszystkich zespołów serwisowych obowiązkowa. Będzie tort. To może być troszkę dramatyczne, ale pamiętajcie o tym, że zostało ono wspomniane trzy razy, z czego dwa razy przez pracowników w kontekście tego, że muszą się tam udać. Jest to tuż przed znalezieniem czegoś, co może doprowadzić ich do Burntrapa. Myślę, że to spotkanie personelu to tylko przykrywka, żeby zebrać wszystkich razem, by następnie dokonać mordu. Nie wiadomo, czy zrobiłaby to Vani, czy też wysłałaby roboty tak jak robiła to, by złapać Grzesia. Jest również możliwość, że ekipa, która miała zjechać na dół windą, również przybyła na spotkanie i została zamordowana. Pamiętajcie, że powiedzieli, że sprawdzą to rano, a spotkanie personelu odbywa się o 23:30, czyli w nocy. Wiemy, że terapeuci zostali okaleczeni przez animatroniki, kiedy zaczynali zbliżać się do odkrycia sekretu. Wiem, odchodzę trochę za daleko, ale pomyślcie, czemu spotkanie personelu odbywa się o 23:30, czyli tak naprawdę w środku nocy? Mamy więc wielu pracowników oraz terapeutów, którzy zresztą przyznali się, że nie są z okolic. Czy jest ktoś, kto jeszcze mógłby zaginąć? Cóż, jest jeszcze wzmianka o kimś, kto mógłby mieć coś w rodzaju kłopotów w wiadomości False Alarm. Lokalny policjant przyszedł dziś wieczorem. Powiedział, że odpowiada na wezwanie od kogoś z Pizzaplexu. Nie ma takiej możliwości. Byłam tu jedyna i na pewno nie dzwoniłam do nikogo z zewnątrz. Chciał się rozejrzeć, ale go pogoniłam. To tylko kolejny telefoniczny prank. Vanessa. To jest chyba najbardziej szokująca wiadomość ze wszystkich. Technicznie wspomina tylko jedną osobę. Nie tylko potwierdza, że Vanessa może tak po prostu odesłać władzę, jeśli ktoś nabierze podejrzeń, co jest jednak szaloną rzeczą, którą może zrobić, ale kończy to tym, że jest to po prostu kolejny prank. Oznacza to, że zdarzyło się to już wcześniej. To mogłoby potencjalnie wyjaśnić wszystkich zaginionych mieszkańców, ale nie lećmy za daleko. Najpierw połączmy fakty.
Dlaczego ludzie mieliby znikać w pobliżu Pizzaplexu? Wielu ludzi, tak samo jak i ja, przed napisaniem scenariuszu do tego filmu, po prostu myśleliśmy, że te osoby zaginęły, aby stać się szczątkami dla odbudowy Aftona. Więc badajmy tę możliwość. Wiemy, że pod ziemią znajduje się ogromna agonia, czyli blob, tuż nad miejscem rekonstrukcji Williama Aftona w formie Burntrapa. Wiemy też dzięki Sister Location, że szczątki innych ludzi mogą pomóc w ożywieniu kogoś, tak jak widzicie tutaj Michaela Aftona, który ożywa po tym, jak dostał kosę pod żebra przez Scooper. Po przejęciu Scoopera potwierdzono, że pozostało trochę szczątek po użyciu, więc możliwe, że wszyscy, którzy zaginęli, zostali zabici do pozyskania szczątek i te szczątki zostały użyte do ożywienia Aftona w postaci Burntrapa, a może i nawet do faktycznych zwłok Williama, tak jak ma to miejsce w przypadku Michaela. Ponadto, jeśli w podziemiach zabije się wiele osób, formuje się przypadkowa agonia, a jeśli ta agonia się formuje, może wznosić się do góry, czyli do bloba. Czemu inni ludzie mieliby zaginąć? Chociaż płyty CD mówią nam o ochronie, za każdym razem, gdy ktoś zbliży się do poznania prawdy o tym, co tak naprawdę dzieje się w Pizzaplexie, Vani może się po prostu taką osobą zająć. Z płyt wiemy, że terapeuci znikają zaraz po tym, jak wyciągną jakieś ważne szczegóły i informacje z pacjenta 46. I wiemy też, że każdy pracownik przestaje zgłaszać problemy lub przestaje się pokazywać, gdy zbliży się do odkrycia planu Aftona i Vani. Więc jaka wersja wydarzeń jest prawdziwa? Cóż, połączmy wszystko w jedną całość i zobaczmy, co nam wyjdzie. Moim zdaniem głównym czynnikiem jest to, że nagłówek specjalnie zawiera informacje lokalni mieszkańcy, by wzbudzić dreszcz i sprzedać jak najwięcej gazet. Chcą po prostu zwrócić uwagę na swoją gazetę. Jeśli zaginą dzieci, to wiesz od razu, że tytułem będą Zaginione dzieci. Jeśli jednak są to zaginione pracownicy Pizzaplexu, to nagłówkiem oczywiście będzie Zaginieni pracownicy Pizzaplexu, ale oni mówią mieszkańcy. Myślę, że robią to ponieważ, że muszą, ponieważ obie teorie są prawdziwe. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Glitchtrap włamuje się do Sandropa, aby stworzyć alternatywną wersję, Moondropa, który będzie porywał dzieci, dzięki czemu będzie on w stanie dostarczyć szczątki do Vani, aby pomóc w rekonstrukcji Williama Aftona. Kiedy nad tym pracują, pracownicy Pizzaplexu zaczynają znajdywać różne dziwne rzeczy, które mogą spowodować odkrycie planu Aftona. Za każdym razem, kiedy ktoś jest bliski odkrycia prawdy, szybko staje się on zaginionym, czy to przez Vani, czy to przez kontrolowanego robota, a następnie są oni dodawani jako dodatkowe szczątki. To jak upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Za jednym razem chronią swojego sekretu oraz pozyskują kolejne szczątki. Jak dotąd zebrali 9 osób, kilkoro dzieci, opiekujących się nimi pracowników oraz ekipę budowlaną oraz potencjalną 10. ofiarę, czyli Gregorego. Jest jeszcze jedna kwestia, której nie poruszyliśmy, ale zrobiłem to tylko dlatego, że nie mam o niej absolutnie jakiegokolwiek pojęcia. W tym czasie wypuszczają nową serię książek zatytułowanych Tales from the Pizzaplex, które są po prostu kroniką opowieści z Pizzaplexu. Szczerze? Nie chce mi się tego czytać, ale może kiedyś przeczytam. Nie wiem. Z tego po prostu nie wiem, nie mam o tym pojęcia. Jeśli wydadzą 9 czy 10 tomów, a każdy z nich wiąże się z czyjąś śmiercią, to to może być odpowiedzią na to, do czego nawiązywała gazeta. Odwoływanie się do tych książek może być kroniką kogoś, kto był ofiarą. Dodając jeszcze na koniec, by rozwiązać wszelkie wątpliwości, myślę, że te 9 ofiar nikogo nie nawiedza i nie będzie nawiedzać, oraz podtrzymuję swoją opinię o tym, że nikt w Security Breach nie jest nawiedzony. Jeśli chcecie usłyszeć dlaczego, to dajcie znać w komentarzach, a nagram o tym materiał. No i dobrnęliśmy do końca. Wiem, moja teoria jest w pewnym stopniu szalona, możecie mnie uznać za wariata, bo w sumie spora część tego scenariusza jest pisana w nocy, także ten. Ale przynajmniej nie jestem tak szalony jak MatPat. Dzięki wszystkim za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że moja teoria wam się spodobała. Dajcie znać o tym w komentarzu, co o nich sądzicie. Wszelka ocena na temat tego filmu w postaci łapki w górę będzie doceniona. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!